Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, profesora Daniela Bośkowskiego. Witam Panie Danielu, Panie Profesorze. Łaniam się nisko od wszystkim. <grym> panie Profesorze, Putin świętuje. I to chyba podwójnie. Awdijewka zdobyta po 10 latach. Pozbył się Nawalnego. Pozbywa się teraz zwolenników Nawalnego. Co ciekawe, mężczyźni, którzy zostali złapani przez policję, przepraszam. Otrzymali wręczenie do wojska, więc czeka nas tutaj bardzo ciekawa sytuacja. No bo tak szczerze mówiąc, no Putin triumfuje. Myślę, że będzie zadowolony z tego wszystkiego, co się dzieje w Rosji i nie tylko. Bardzo ciekawe jest to, czy Putin świętuje 10 lat zdobywania, kompletnie, kolejnego, kompletnie zrujnowanego miasta, propagandowo. Yy dobra, no sprzeda trochę to, chociaż, że, że tak powiem, świętej pamięci Kotmurs trochę popsuł tą wizję wspaniałego zwycięstwa i, i wiadomo było, że to kosztowało, no ale wygląda na to, że przebiło się do świadomości, przynajmniej części Rosjan, ile kosztował. A więc czy to jest zwycięstwo i powód do chwały? No, Putin, Putin ma powód do radości nie tyle z powodu fdf nie wiem, może z powodu Nawalnego, chociaż no, znowu jest pytanie, dlaczego akurat w tym momencie, um, gdybym był zwolennikiem spiskowej teorii dzieł, to powiedziałbym, że to była taka, e, takie przesłanie do um, uczestników konferencji w Monachium. E, rosyjskie, specyficzne rosyjskie, poczucie humoru i, i przesłanie, do konferencji w Monachium na zasadzie żadnych złudzeń jeżeli chodzi o to co robimy gdzie robimy jak robimy bo zysku dużego nie ma no, posłużył po prostu jako śmierć posłużyła jako takie krótka notka informacyjna żeby zauważono to w trakcie w trakcie posiedzenia i chyba tylko i wyłącznie tam bo świat no jak to Gdzieś leciał, nam świat się dowiedział, nic nie powiedział, prawda? No i, e, I tutaj tak samo, no, owszem, no, spotkanią się z żoną Nawalnego, padnie wiele słów, no i, i to by było na tyle. To znaczy, e, bardziej takie, takim przekazem skutecznym, e, moim zdaniem, była jeżeli prawdziwa to likwidacja. Znaczy, nie tyle prawdziwa, bo wiemy, że został zamordowany ten pilot, który tak. uciekł e, śmigłowcem. No to ten wyrok jest e, zaraz potem, więc on jest kolejnym przesłaniem, jeśli liczyć, że, że te rzeczy są mniej więcej e, projektowane, że to nie jest moment, że namierzyliśmy i, i ponieważ możemy, to zrobiliśmy. No, ale jedno i drugie, no bardziej do mnie przemawia e, zlikwidowanie pilota, bo to jest e, jasna informacja. Nie tylko dla tych, którzy uciekli w taki czy w inny sposób na zachód, ale to także jest jasna informacja dla tych wszystkich Rosjan, którzy na tym zachodzie są: że służby odbudowały się i że służby właśnie za chwilę w imię Matuszki Rasji zaczną korzystać ze swoich tych rosyjskich. Zasobów osobowych rozproszonych po całym świecie, w tym Europie, a jeżeli, a jeżeli ktoś ma wątpliwości, no to zawsze może skończyć jak pilot śmigłowca albo nawalny, no tutaj może sobie wybrać, prawda, tylko ewentualnie miejsce. I to jest informacja dla nas, moim zdaniem, to jest bardziej informacja, także dla tej diaspory rosyjskiej. Natomiast to, co cieszy Putina bez wątpienia, no to jest sytuacja w Stanach Zjednoczonych, bo to pokazuje, że szanse Ukrainy na wzmocnienie, jeżeli chodzi o sprzęt, są niewielkie. Owszem, tam pojawiają się pytania, skąd taki nagły przypływ uczuć rosyjskich samolotów, że postanowiły prawda, Matuszkę Rasiję przytulić, spadając bohatersko. Nie wiemy, co je tam trafiło, ale, ale widać, że skutecznie. Są informacje o tych, powiedzmy, pociskach dalekiego zasięgu, które mają się pojawić, no rzeczywiście to może Znowu pomóc, ale to nie zmienia losów. Losy zmieniają miliony sztuk amunicji, a nie nawet kilkadziesiąt dokładnych pocisków, bo nawet jak one zniszczą jeden czy dwa e, miejsca, gdzie są e, składy, no to przy tym, co teraz robią Rosjanie, to oni sobie dobiorą, jak nie z Iranu, to z e, powiedzmy innych krajów, także z Azji. E, więc to jest, to jest powód, do, nie do szczęścia, bo nie sądzę, żeby Putin był szczęśliwy. Ale to jest powód do nadziei z punktu widzenia Putina, bowiem tak naprawdę bardziej niż FDF-ka interesuje mnie to, co się dzieje w tej przestrzeni europejskiej, jeżeli chodzi o protesty, jeżeli chodzi o napięcia. Jeżeli chodzi o protesty rolników, jeżeli chodzi o pojawianie się owych, owej rosyjskiej, nazwijmy ją piątej kolumny, w taki czy inny sposób, różnego rodzaju agentów, wpływu ludzi, którzy pojawiają się we wszystkich krajach Europy, w różnych miejscach na protestach, bo to oznacza jedno, łącznie z, tymi, z tym wyrokiem w Hiszpanii, że służby te rosyjskie po tej, nazwijmy. To małej rzezi, która nastąpiła od razu po wybuchu wojny, odbudowały się i przechodzą do działań kontrofensywnych. I to nas powinno dużo bardziej niepokoić, moim, moim zdaniem, bowiem ta destabilizacja, ta wojna psychologiczna, te działania na kierunku rosyjskim, te działania także w samej Ukrainie, ten brak. Mimo wszystko nadal brak pewnego pomysłu na komunikację strategiczną ze strony zełeńskiego, bo on nie ma teraz pomysłu, jak przebić się na nowo do, do uszu, do serc, do tych społeczeństw zachodnich. No to też jest narzędzie, które wcześniej działało i osłabiało rosyjską propagandę, teraz tego nie robi. Więc no, jest trochę powodów do, do zadowolenia, Rosja okrzepła i używa coraz częściej tych narzędzi, które skutecznie, jak widać, przerobione, znowu wracają do łask. Natomiast no, Europa, Europa ma problem cały czas ten sam, to znaczy my cały czas rozmawiamy, cały czas zastanawiamy się nad tym, co będzie. Cały czas mówimy o wielkiej pomocy, bo tu dostarczymy cztery samochody, tu dostarczymy prawda, jedną wyrzutnię, tu dostarczymy coś jeszcze. A prawda jest taka, że w tej wojnie, powiedzmy, zasobów, jeżeli chodzi o prowadzenie działań zbrojnych, no niestety Rosja, właśnie ze względu na swoją prostotę, na, na ten rozproszenie tych starych różnych firm, zakładów i tak dalej, na przestawienie się, na zmuszenie ludzi do pracy, bo ludzie wolą pracować w systemie 24 na 7 w fabryce, niż walczyć w systemie 24 na 7 w awd No to, to tutaj sprawa jest oczywista. Więc, więc to jest ten rozpędzony, ta rozpędzona, trzeszcząca sapiąca rosyjska lokomotywa i wiesz co jest najciekawsze to podobne jest do tej sytuacji która była w 1941 roku znaczy Rosja ma w pewnym momencie taką tendencję że nawet jeżeli wszystko idzie nie tak jeżeli wszystko się sypie i ale zostanie utrzymane y, ta stabilność władzy i tak dalej to powoli kosztem ogromnych strat kosztem milczenia się z niczym ona uruchamia te swoje często prymitywne, ale skuteczne zasoby, i w tym momencie, korzystając z masy plus stali, działa. To nie jest skala wojny, w której 1941 roku, gdzie nie przetrwałaby bez wsparcia Zachodu, ale mimo wszystko te kryzysy jakimś cudem jednak przechodzi to mnie niepokoi a obstawiam że Putina jego otoczenie cieszy bo wybory na prezydenta są formalnością raczej raczej Putin może być szczęśliwy bo moim zdaniem w ciągu naj... Putin albo jego otoczenie bo moim zdaniem tak w ciągu mniej więcej pół roku ewentualnie do końca tego roku on domknie Domknie system absolutnej kontroli społecznej. Znaczy, te wszystkie, te wszystkie opróżnione, kolonie karne opróżnione, więzienia, te wszystkie pawiestki na front, ta bezwzględność dzięki kompletnie nowemu prawodawstwu no to wszystko pozwala mu tak naprawdę z powrotem złamać to społeczeństwo. I to społeczeństwo się moim zdaniem długo nie podniesie. A o to chodziło tak naprawdę władz. Bo, bo, tak, bo, bo kluczem jest nie Putin dziś. Kluczem będzie prawdopodobnie jednak za te pięć lat operacja na miestnik. Kiedy, kiedy on, on Putin jest trzeźwy w odróżnieniu od Jelcyna, więc będzie to dużo lepiej planował. No ale musi być plan, w którym ktoś przejmie tą władzę, bo będzie musiał w pewnym momencie ktoś przejąć tą władzę, a Putin i jego otoczenie musi sobie zapewnić pełną bezkarność. W tym to, że nikt nie sprzeda go w pewnym momencie w imię jakichś interesów do Hagi. Bo o ile Jelcynowi to nie groziło, to Putin tego pewny być nie, nie może. może. Powiedz mi, Danielu, a nie martwicie to, że służby na zachodzie, chociażby w Europie Środkowej, też jednak zdołały się odbudować? Czy to nie jest stracony okres dla europejskich służb wywiadu i kontroli? Znaczy, Czy to jest stracony okres? To nie jest stracony okres, bowiem mam nadzieję, że odbudowujące się służby znaczy zawsze jest najtrudniej odbudować służby. Bo potrzeba dużych zasobów, mm -hmm. szczególnie jak te służby zostały wyłączone, tak, prawda, nagle, więc nie zdążyły ani przekazać kontaktów, ani ustalić, co się dzieje. I zawsze trudno jest wchodzić w tym nowym służbom, bo znowu jest bardziej na widoku taka osoba, a wszyscy wiedzą, co jest grane. Więc mnie martwi jedno, że te służby odbudowały się zupełnie inaczej. Bo nie zwiększyła się ilość rosyjskiej, rosyjskich w dyplomatów, nie zwiększyła się liczba widocznych oficerów. Widać wyraźnie, że Rosja skutecznie przebudowała ten system oparty o nielegałów, być może, o właśnie tych wszystkich, którzy radośnie uciekli. No, bo to jest marzenie każdego każdej służby, taki moment, kiedy można, kiedy oficjalnie jacyś obywatele uciekają. Wtedy zainstalowano tak naprawdę e, agenturę. E, tylko jak wszędzie, po pierwsze, trzeba ustalić, co jest grane, trzeba rozejrzeć się, trzeba odbudować siatki, trzeba e, wprowadzić e, nowe systemy komunikacji. I można działać. I tutaj nie przypadkiem odnajdujemy teraz uruchomiane różne środki użytecznych idiotów w Polsce i nie tylko, nie przypadkiem Rosja z tych zasobów korzysta aktywnie, bo one są trudne do. No trudne do rozpoznania. Sami żeśmy sobie to wzięli de facto na głowę. Zresztą Rosjanie są fachowcami od Niepamiętnych czasów w przerzucaniu w ten sposób swojej agentury. Od rewolucji październikowej, kiedy, kiedy rozpoczęło się to, przez wszystkie działania w okresie międzywojennym, przez agenturę w czasie II wojny światowej, przez różnego rodzaju agenturę przerzucaną, na przykład z diasporą ukraińską do Kanady pod hasłem Upaj nie tylko. Z różnymi innymi e, Rosjanami, e, którzy w ten czy w inny sposób gdzieś tam pozostali albo się odnaleźli. Więc, więc to jest oczywiste, że, że, że Rosjanie mają te zasoby, mają tą wiedzę. I teraz, właśnie widać, że ta siatka, która teraz działa i która jest uruchomiona, ona prawdopodobnie była robiona, czy, 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 czy została stworzona właśnie na wypadek takiej akcji W, mhm. gdzie nie można rzucać się w oczy. E, I. To jest dla nas wielka lekcja, że musimy być gotowi nie tylko do takiego typowego rozpoznania tych, którzy mogą budować siatki, bo dzisiaj siatki buduje się zgodnie z wzorcem Al-Kaidy i państwa islamskiego. Te, te siatki są podobne jak siatki terrorystów. To są takie franczyzy. Załatwiasz pewne rzeczy, umawiasz się przez telegram, albo przez parę innych miejsc, gdzieś prawda, przerzucasz jakieś, jakiegoś pół bitcoina, ci, którzy działają są, nawet nie wiedzą do kogo, możesz sobie spokojnie podłożyć awatara, możesz sobie podłożyć głos, możesz mówić będąc kimś innym i wyglądając zupełnie inaczej, a, a spokojnie jesteś w stanie budować Albo grupy, które rzeczywiście były, na które masz haki, albo jakichś ludzi, którzy zrobią to tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Czasami może też ideowców. Trudno wyczuć, kogo żeśmy wysłali. Ale to jest to, jest to z czym myślę, że wiesz co, my jesteśmy przygotowani do walki, bo rozpracowując zagrożenie ze strony Al-Kaid, ze strony państwa islamskiego, myśmy mieli i mamy te narzędzia, tylko. Tylko inne służby muszą się podzielić tymi, tą wiedzą, albo też inne służby powinny zostać także zaangażowane de facto w rozpoznawanie tych środowisk. Można myślić myśli współdziałania. To jest, jest najfajniejsze. Tu jest najfajniejsze jedno, że służby zachodnie będą miały dokładnie taki sam problem, jak z diasporą arabską. Znaczy kompletny brak umiejętności językowych, żeby się w to wtopić. A operacja w której potrzebujemy tych ludzi, czy to będziemy szukali spośród powiedzmy rosyjskiej diaspory, ukraińskiej diaspory, wiem białoruskiej diaspory, kazachskiej czy jakiejkolwiek innej, zawsze będzie niosła ryzyko, że de facto będziemy próbowali werbować różnych zawerbowanych agentów, którzy mogą się nam w pewien sposób podkładać, byśmy ich wykorzystywali do operacji. Zgadza się. Powiedz mi, Danielu, bo mamy dzisiaj informacje o tym, że na przykład Kanada znajdzie pieniądze na amunicję na 800 tysięcy sztuk, które znalazła, znalazł rząd Czech. Mamy też informacje przecież o wsparciu Ukrainy dodatkowymi środkami finansowymi. Mamy kolejne pakiety Danii, Szwecji, Finlandii. I krajów podpisana umowa z Francją pomiędzy Ukrainą. Czy to nie, 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 nie masz takiego odczucia, że Europa po tych dwóch latach zrozumiała, że nie będzie rozmowy i nie będzie dialogu? Śmierć Nawalnego, Pstryczek, skasowanie pilota, który uciekł, o którym wspominałeś, pstryczek dla służb, chociaż rząd hiszpański. Ciekawe, co się hiszpański działo, twierdzi, co się że, że nie było w ogóle. Tak, wiesz, jest tą, tak, dzisiaj tą, mamy informację znowu. Że... Tak, e, służb. Służb, tak. Bo jeżeli rzeczywiście, e, tam, tam użyto jakiegoś gazu bojowego, no to będzie bardzo ciekawa sytuacja, bo, e, bo to może oznaczać bardzo wiele e, rzeczy. No Fosgen to nie jest coś też takiego, co, mhm. sobie, co sobie zrobisz tam w garnku. E, natomiast e, to jest możliwość działania ze strony Federacji Rosyjskiej. To może być flag jakiejś innej służby. Nie wykluczałbym nawet tego, że gdzieś jakieś chociaż to nie jest metoda grup islamistycznych, no ale jeśli to jest Rosja, a nie da się tego udowodnić, ale taki sygnał no w ogóle zmienia reguły gry. Kompletnie. A jednocześnie stawia, w jak, jakiej sytuacji stawia Szwecję która cały czas jest blokowana przez Węgry, które udają, że tutaj Rada nic złego się nie dzieje. Tak, to e, tak. jakby, jakby e, jeszcze bardziej chciano wzmocnić, e, e, prawda, ten spotkanie, którego żądają Węgry, jeżeli chodzi o rząd szwedzki, i, i, i stworzyć wręcz kanosę, e, w której Orban będzie stał, prawda? Tak. Na murach zamku. To, no, to jest fatalne dla wszystkich, no ale jeśli rzeczywiście tam mamy do czynienia z gazem bojowym, no to to jest sytuacja bardzo skomplikowana. No może być różnie, bo ostatnia informacja sprzed chyba dwóch dni agencje amerykańskie złapały szefa Yakuza, który... Który był przekonany, że to Iran kupuje od niego pluton i uran, co ciekawe. I to... I to jest, i to problem polega na tym, że oni mieli dostęp do Właśnie. plutonu bojowego. Właśnie I I to skąd jest to? wzięli, skąd wzięli tak wysoko wzbogacone próbki, które rzeczywiście mogą już służyć do działań bojowych. To nie jest coś, co można znaleźć w każdym sklepie z Uranem i Plutonem. I rzadko kiedy pojawia się, bo, bo nawet Iran, pomimo swoich lodów wirówek, z trudem wzbogaca to do tego poziomu bojowego, a w przypadku plutonu, no to sprawa jest jeszcze ciekawsza, mm -hmm. no więc no też jest tragiczne, no bo sorki mówiąc brutalnie, ale, ale nawet brudna bomba z, z takiego izotopu, no to już jest sprawa arcyniebezpieczna, a jak za jakimś cudem dostęp do tego Ma. miała, Ma, Ma, tak. do tego popatrz jeszcze całe te te pieniądze, które teraz krążą, jeżeli chodzi o Hamas, jeżeli chodzi o Hezbollah na świecie, te problemy z finansowaniem czy, trans, czy, czy, czy w ogóle przepływ środków pomiędzy Stanami a Europą, pranie pieniędzy, dalsze zwiększanie ilości. Tego z tych syntetycznych narkotyków, które idą przez Chiny, a są konfesjonowane w Kolumbii, w paru innych miejscach i uderzają niezależnie, bo, bo pamiętajmy, że, że tu też jest kwestia tego, że Amerykanie naprawdę mają z tym, z tym kłopot, równie duży jak z, z migrantami, bo, bo to jest straszne cholerstwo i ono naprawdę zamienia masę masę. Amerykańskich obywateli uzależnionych przez lata przez firmy farmaceutyczne od opiatów, teraz zamienia wręcz w zombiaki. No i to, to nie są jakieś tam zwykli, nie wiem, narkomani, którzy zeszli tam na margines, tylko niestety Stany były na haju, Stany były na opiatach, leczono tym ile się tylko da, bo to był świetny biznes. Na no skutki tego mamy, więc, więc no i. Amerykanie mają problem, i tutaj rzeczywiście e, ta sytuacja jest niewesoła. Co do Kanady i do Czech, słuchaj, ja jestem trochę niewiernym Tomaszem. To znaczy, mm, wiem, że mogą być pieniądze. Jestem ciekaw, kto y, mówiąc kolokwialnie przykitrał te 800 tysięcy sztuk amunicji. Bo to kurczę. Y, no, z, dzisiejszej informacji, nie da się... z dzisiejszej informacji wyszło mi, Danielu, że to skitrali sami Czesi. Sami Czesi? Sami Czesi. Ła! Wow. No 800 tysięcy. to niezły zapasik. No nie zapasik. To niezły zapasik. To niezły zapasik naprawdę. On już pozwoliłby, gdyby, znaczy gdyby był pod to prawdopodobnie Rosjanie mieliby tam jeszcze większą rzeźnię. Ale to jest, to jest jakiś taki rzeczywiście zastrzyk dla Ukrainy, Natomiast przebudzenie się Europy, oczywiście, że ono jest za późno, tylko wiesz, lepiej kurczę późno niż, w niż wcale. No, jeśli, jeśli te informacje z kolei, które Niemcy dzisiaj, wczoraj, dzisiaj podawali, że Pistorius próbuje przekonywać, iż produkcja amunicji musi iść w systemie 24 na 7 w Niemczech, tak. Że ściąga się ludzi, że zatrudnia się nowych ludzi. Jeżeli rzeczywiście Niemcom to się uda i mówiąc kolokwialnie, rząd znajdzie jakieś pieniądze. Może Unia Europejska, to będzie kolejny paradoks, że Unia będzie rzucała Niemcom, no ale jeżeli my mamy takie możliwości, jeżeli Czesi mają te możliwości, jeżeli Niemcy mają te możliwości, no to jest realna szansa. Że w ciągu roku, dwóch e, uda nam się tylko czy Ukraina ma tyle czasu, e, uda nam się rzeczywiście zwiększyć tą e, produkcję e, do bardzo wysokiego poziomu. Tylko, tylko znowu my jesteśmy, sam dobrze ze są wiesz, że my jesteśmy w takiej pułapce, bo z jednej strony Ukraina potrzebuje każdej ilości, a z drugiej strony. Myśmy też wy, wyczyścili swoje magazyny, i aby jakikolwiek system odstraszania Federacji Rosyjskiej działał, to my jednocześnie musimy i dawać Ukrainie, i pakować sobie do magazynów. Musimy mieć te magazyny, musimy mieć choć częściowo odtworzone. Co powoduje, że de facto dwa razy więcej jej potrzeba niż, niż, niż normalnie. I teraz jeszcze jest amunicja. Ale. Znowu za chwilę będą potrzebne lufy. Mm -hmm. Jestem ciekaw, gdzie. Bo, bo to jest też klucz. To jest, mam nadzieję, można już to już powiedzmy, wysezonowaną stal, już moglibyśmy mieć, jeżeli byśmy w odpowiedni sposób ją ściągali i już e, trzymali. Bo taka jest prawda: przy takiej ilości e, wymiany ognia, no to obie strony, nie ućmy się, że Ukraińcy w pewnym momencie nie potrzebują już na cito luf. Do takiej ilości różnego typu sprzętu, że to będzie szaleństwo i w produkcji, i w logistyce. Będzie, będzie. Powiedz mi... I, to a... będzie, i w pewnym momencie okaże się, że będziemy mieli amunicję. A nie będzie luf. A, a nie będzie luf. Albo to... celność będzie taka sobie. A powiedz mi, bo jest jeszcze ciekawe, ciekawe to, co się dzieje z Macronem. Tak? Macron, który przez bardzo długi okres w sumie próbował jeszcze tutaj walczyć... W sensie no, nie, nie walki, tylko y, przyjaźni i znajomości z Putinem odnośnie tych kontaktów, które miała Francja z Rosją. Y, dzisiaj mamy całkiem innego Macrona. Macrona, który nie boi się powiedzieć, że przekaże nowoczesny sprzęt, że, że Francja będzie wspierać Ukrainę. I tutaj powiedz mi, czy on zrozumiał, że, że to już jest definitywny koniec z Rosją, że Rosja pokazała miejsce też Francji. Mamy komunikat francuskiego dowództwa, które poinformowało, że miesiąc chyba temu, niecały, podczas patrolowania w terenie międzynarodowym, czyli na terytorium międzynarodowym, Rosjanie zagrozili ze strzeleniem samolotów francuskich, tak? Więc tutaj mamy... Tak, to chyba na Morzu Czarnym, o ile pamiętam, tak. gdzieś w przestrzeni tej międzynarodowej. Tak, tak, międzynarodowej tak, zgrozili, na Morzu Czarnym. Grozili, grozili strąceniem maszyn. Tak. Słuchaj, przede wszystkim Francja odrobiła lekcję z Afryki. Mm -hmm. Bo to jest najbardziej niesamowite. Bo Francja w Europie niczego nie rozumiała i myślę, że gdyby nie Afryka, to nadal by nie rozumiała niczego. E, bolesna lekcja Afryki e, spowodowała, że nastąpiło te francuskie przebudzenie. E, I bardzo dobrze, aczkolwiek no, koszty tego i dla Francji, i dla Afryki będą ogromne. No, destabilizacja Afryki postępuje coraz trudniej jest utrzymywać się tam, nazwijmy to demokratycznym demokratycznym władzą. Rosjanie nie mają pod tym względem żadnej litości zaangażowanie tych postwagnerowców jest bardzo duże. Stąd Francja, Francja moim zdaniem wykorzystuje w tym momencie, ten, ten taki, te okienko czasowe, którego dawno nie miała, czyli sytuacja, w której Niemcy się kompletnie rozsypali. I rzeczywiście z punktu widzenia Francuzów jest to najlepszy moment na realne przebudowanie bardzo wielu układów sił. Bo Niemcy nie, owszem, będą działać, ale Niemcy co mogą zrobić? No, w Afryce im nie pomogą, choć próbowali, kombinowali, ale to pomysły ich, ta produkcja wodoru e, jakoś tam nie rozwiązały wielu problemów. E, nie pomogą Francuzom na Kaukazie. Nie ma takiej opcji. Mhm. E, Francja tam też może nadepnąć dosyć boleśnie w Armenii, e, w Armenii, e, Rosji. Tu widać, że te, te odgryzanie się francuskie jest e, skuteczne. E, mało tego, tak naprawdę odbudowa trójkąta weimarskiego zgodnie z zasadą Polska, Francja, a potem Niemcy jest też korzystne. Znaczy, no, Niemcom głupio byłoby powiedzieć, że ich to nie interesuje, bo ich to bardzo interesuje. Natomiast no, Francuzi tu mają znowu dużo większy zysk. Mało tego, moim zdaniem, Niemcy. Zaczną produkować amunicję, to nie ulega wątpliwości. Pytanie jest jedno. Co z energią? Co z, co, co z możliwościami? Bo niestety, chcąc wyprodukować amunicję, no, no, trzeba, mieć trzeba, trzeba mieć dużo energii, żeby, żeby i frezować, i utwardzać to wszystko, i przygotowywać. Francuzi mają tak samo fabryki. Tylko, że znowu Francuzi mają większe możliwości także produkcji uzbrojenia niż Niemcy. No bo Niemcy mają te możliwości, tylko znowu potrzeba energii. Znowu potrzeba, prawda, jednak te, tej brudnej energii. No. Być może Niemcy w pewnym momencie ku przerażeniu zielonych będą musieli przeprosić się z tą energią atomową, o ile wcześniej nie zadbano o to, żeby tych elektrowni nie dało się już uruchomić. No bo to też jest. No, Szwedzi mówią wyraźnie o tym, że z powrotem będzie trzeba wydobywać uran, bo jest zapotrzebowanie. No, wszystko zmienia się. Jest to kwestia czasu. Ja się cieszę z tego, że Putin i Rosja robi wszystko, by te zmiany wzmocnić. Tylko kluczem jest jedno, że te zmiany, one będą w pewnym momencie musiały się odbyć kosztem sytuacji socjalnej. Cudów nie ma. Nie ma. Aczkolwiek mogą dać miejsca pracy. Teraz pytanie, jakie będą to miejsca pracy? W wielu przypadkach one nie muszą to nie będą miejsca pracy bardzo wykwalifikowane, bo na pewnych poziomach produkcji tam super wiedzy nie potrzeba, można mm -hmm. ludzi przyuczyć. I teraz, kogo będzie się wykorzystywać? Czy będziemy wykorzystywać Ukraińców, którzy są w Niemczech? Czy zacznie się wykorzystywać na przykład zasoby migrantów? Czy migranci są zdolni do pracy? Kiedyś było tak, że zaczynało się od zera, od tych najprostszych rzeczy. To tak. dawało szansę. Tylko znowu, czy to, jest, czy to jest ten kierunek? Na razie nie wygląda na to. Ta amunicja musi być też zaawansowana technologicznie. Ale my naprawdę po raz pierwszy, i bardzo tutaj można podziękować Republikanom, po raz pierwszy zrozumieliśmy, że Ameryka może nas wystawić do wiatru. To jest i Amerykanie to chciałem zapytać właśnie jako Amerykanie <noise> udzielili Europy. Właśnie o to chciałem jeszcze zapytać, czy jaki wpływ mają Amerykanie, i, a dokładnie Republikanie, czy to, co mówił Trump odnośnie tego, że Ameryka nie będzie miała skrupułów i nie będzie broniła, to, co powiedział na, na spotkaniu publicznie, że, że nawet będzie namawiał Rosję do ataku przeciwko. Państwom NATO, tak naprawdę, które tutaj nie płacą składek na odpowiedniej wysokości i, i których nie będzie bronił. Czy to nie jest właśnie ten strach Europy, że Europa zostanie sama bez Stanów Zjednoczonych i. Nie wiesz co, ja się nie martwię Trumpem. Jego opowieściami. Znaczy ja się nie. Ja się tam Trump, nie To tr Inaczej. Trump mówi, jak to Trump Wszystko, co, co mu przyjdzie do głowy, często moim zdaniem, właśnie. Szybciej mówi, niż mu te myśli przyjdą. Ewentualnie po prostu jako populista nie potrafi inaczej. Tylko że Europa nie odrabia lekcji Trumpa. Europa właśnie odrabia lekcję Republikanów, bo to Republikanie zablokowali w listopadzie, tak. pod koniec listopada tą kasę i w styczniu okazało się, że sorry to już nie działa. I to jest prawdziwa lekcja, nie to, co Trump kiedyś zrobił. Lekcją dla Europy jest to, że z powodów politycznych, praktycznie z tygodnia na tydzień, z powodu różnych starć, także jeżeli chodzi o spikerów i o układy, o magę, o, o powiedzmy, TIPARTY i różne inne ugrupowania, może się okazać, że Europa zostaje na lodzie i to w każdej chwili. No bo, bo tak naprawdę to jest nauczka taka, że a co będzie, kiedy podobny numer wytnął nam w momencie, kiedy Rosjanie gdzieś rzeczywiście zaczną bardzo ostro grać na przykład na Bałtyku. I znowu będzie, no nie, nie, sorry. Dzisiaj nie, bo, bo teraz, prawda, ten płot się rozsypał, który myśmy ustawili, trzeba kasy na następny. Więc znowu nie będziemy rozmawiali. To jest ta prawdziwa lekcja pokory dla Europy, za co e, jestem wdzięczny e, Republikanom, Ponieważ to jest wreszcie jasna i klarowna sytuacja. Mamy e, kryzys. Ten kryzys się nie skończy, bo wybory dopiero pod koniec no, roku. roku. Zostaliśmy sami. Z, e, sytuacja, w której mieliśmy zajmować się pomocą e, społeczną, finansową dla Ukrainy, właśnie nam odpłynęła. I teraz e, nie ma zmiłuj się. To jest, to jest bardzo dobre. Oczywiście tego jeszcze społeczeństwa nie do końca chyba potrafią zrozumieć, ale rządy już się połapały e, i być może też, e, że wiele tych działań jest robionych poza społeczeństwem na razie, poza tą informacją, żeby właśnie z kolei e, operacje psychologiczne nie przyblokowały tego. Mhm. Bo informacja na zasadzie 24 na 7 gdzieś tam coś będzie produkował, amunicję, nic nie mówi na razie przeciętnemu, przeciętnemu Niemcowi, bo nawet może jej nie zauważyć albo jego to nie zainteresuje. Ale ta informacja po pierwsze spowoduje, że ci, którzy dalej też mogą, będą produkować, że rzeczywiście może się okazać, że tam, gdzie nie można, tam się znajdą pieniądze. Na zakup stali, na zakup, powiedzmy, technologii, na transfer tej technologii, żeby dostarczyć. Więc to będzie duży zysk. I my, myślę, myślę że my też na tym zyskamy, bo jednak jest, mamy swoje zdolności, i tutaj widać, że także te zdolności do produkcji nazwijmy to umownie prochu, trotylu i innych rzeczy. I tutaj obstawiam, że Niemcy też będą zainteresowani tą współpracą. Nie tylko Amerykanie. Kto pierwszy ten lepszy, ale, ale Niemcy robiący 24 na 7, to jest też szansa, że w pewnym momencie u nas też zwiększy się te tempo. Być może być może w takim momencie, bo to jest czysty to 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 kapitalizm. Okaże się, że opłaca się tak jak w Ameryce, otwierać niewielkie produkcje, ale takie, gdzie będzie, nazwijmy to manufaktura, która będzie tłukła tylko korpusy, tak. bez najprostsze, bez żadnej filozofii, gdzie prawda odpowiednia tylko ilość stali obrabiarek i, 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 i zedwierz, i, i wygrzewarki wystarczą. No, i, i to jest to. To Kasa robi, robi tutaj ogromne znaczenie. A przy okazji, jeżeli to zadziała, to to będzie przekaz i na Ukrainę, i do Rosji. I do Rosji. Dokładnie. Bo Rosja cały czas się śmieje, że 3-4 razy tyle robi amunicji. Bo taka jest prawda. Mhm. I tylko że przy możliwościach i wiedzy, i umiejętnościach nadal jeszcze Ukraińców, nawet różnica jeden do dwóch gdybyśmy osiągnęli w tej amunicji posiadanej przez stronę rosyjską i ukraińską, dawałaby Ukrainie na możliwości całkiem sporą przewagę A, i możliwości. Dokładnie. Danielu, ostatnie moje pytanie odnośnie tego, co w tym łańcuszku jeszcze nam się układa, a układa nam się Łukaszenko i Białoruś. Wyprawy do lasu. Wiemy, co się działo, gdzie podobno ktoś wtargnął na terytorium. W Białorusi mamy dość mocne tutaj oskarżenia, czy nawet wręcz insynuacje o zestrzeniu natowskich samolotów, które będą podlatywały do granicy lub przekraczały tą granicę. Daniel, o co Łukaszence chodzi? Przecież wiemy, że większość swojego sprzętu przekazał Rosji. Łukaszenka, Łukaszenka propagandowo to taki kim w pigułce. Eee, to znaczy, no, on musi pokazać przede wszystkim, że on jest e, wielkim bohaterem, że on tutaj prawda, będzie bro, roń, bronił e, owego zbiru jak, jak niepodległości, że Białoruś jest gotowa na wszystko. Tylko pytanie pierwsze: e, kto kontroluje te wyrzutnie S400? nie sądzę by kontrolowali je Białorusini no chyba, że w jakiś sposób już im przekazano bojowo no dobra, to teraz jeszcze pytanie kto kontroluje radary i cały system naprowadzania i czy to są Białorusini poza tym no, stwierdzenie, że jak coś podleci do granicy to on będzie strzelał no więc bajki możemy to włożyć znaczy, aż tak głupi to nie jest Oczywiście może to powiedzieć, bo to ładnie brzmi i prawda car Putin to odbierze jako taką takie bohaterską postawę i tak dalej. No ale obstawiam, że tu znowu mamy do czynienia z Łukaszenką, który wiedząc, że musi naprężyć muskuły, żeby mieć spokój, napręża je do granicy możliwości. Nie wiem, może już te dresy nawet pękają, ale ale pod tym względem no, pokazuje, że on tutaj wszystko zrobi dla, dla dobra wspólnoty, a de facto jest to ściema, no, dezinformacja. No bo Łukaszenka widzi, że te przekazy, które lecą z Rosji, te analizy, które tam się pojawiają odnośnie potencjalnie państw bałtyckich, czy, czy czy jakiegokolwiek zagrożenia, nie wiem, menklawy kaliningradzkiej e, i tak dalej, i tak dalej, zakładają jedno, że prawda, na początku bohatersko ruszą do ataku oddziały białoruskie. E, ku czci i chwale matuszki Rosji i Białorusi w jednym. E, czy, e, czy Białorusini, których zagna się w tym momencie do wojska czy którzy będą akurat w tym wojsku, będą wtedy gotowi na takie po poświęcenie. No powiedzmy tak, historia Białorusi e, nauczyła Białorusi jedno, e, że, e, zresztą Ukrainę też to nauczyła i sami dobrze o tym wiemy, że nikt tak dobrze nie walczył do ostatniego Białorusina i Ukraińca jak Związek Radziecki w 1944 i 1945 roku. I Ukraińcy, I Ukraińcy o tym wiedzieli, i Białorusini doskonale wiedzą, że, że ostateczny efekt będzie taki, że skończą dokładnie tak samo jak w 1945 roku, gdzie praktycznie wszystko będzie wyludnione, bo, bo nie będzie kogo. I te straty, które tam Rosja poniesie, bo, 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 bo ileś tam wiosek gdzieś na Syberii opróżni, to jest nic w stosunku do tego jakie straty poniesie w tym momencie Białoruś, która miałaby złożyć swoich żołnierzy w ofierze, no bo Rosjanie oczywiście pewnie by to wspierali, ale oczekiwaliby, że jednak te, te uderzenie, tą operację sztylet poprowadzą oddziały białoruskie. Więc Łukaszenka wcale chyba nie ma ochoty być na tej szpicy. Wizja bycia tym powiedzmy, Rolandem też go jakoś nie cieszy, więc stawiam na to, iż cała ta narracja, jak zwykle, to jest taka gra na potrzeby Federacji Rosyjskiej. Chociaż w przypadku tych żołnierzy zagubionych po lasach, czy to kalinowsko, czy, 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 czy rzekomo swoich własnych dezerterów, no tu widać było strach, Tutaj była, tutaj była ostra mobilizacja, no bo Łukaszenka się boi. Najnormalniej w świecie się boi. Jest świadom tego nadal, że wprawdzie spacyfikował swoje społeczeństwo, ale czy tym razem Rosjanie będą w stanie przysłać mu odpowiednią ilość sił, gdyby nastąpił jakiś bunt, no to tego nie wiadomo. No i niestety, albo stety, wolałby jednak, żeby Białoruś, bohatersko nie walczyła za Federację Rosyjską. No bo, no bo Białoruś naprawdę będzie dokładnie tym samym, czym. I zacznie od takiego samego poziomu, jak w 1945 i 6 roku. Danielu, z mojej strony. Tyle, bo, bo moglibyśmy jeszcze powiedzieć o Armenii, która zawiesiła swoje członkostwo. Moglibyśmy powiedzieć jeszcze tutaj o. No to Francuzi podróży... muszę przyznać, że, <laughs> że tutaj odegrali pewną rolę, no ale sama Rosja odegrała rolę. Tylko, że teraz jest najciekawsze w przypadku Armenii jest to, na ile tu Francuzi rzeczywiście są w stanie wpływać na Armenię aż tak. Jak to sobie Francuzi myślą, a na ile Francuzi są dodatkowym graczem i nie najmocniejszym pomiędzy Turcją, Iranem. Ale Armenia no, ma rację, że, że w, tym momencie, w tym momencie odpuszcza sobie Federację Rosyjską pomimo zagrożenia. Znaczy, te zagrożenie na pewno jest coraz mniejsze, bo możliwości są mniejsze. No ale prawda jest taka, że Francuzi muszą gdzieś odpowiadać, no w Afryce nie mogą. Natomiast czy tą główną rolę nie odgrywa tam Iran? Jakie są interesy Iranu, dobrze wiemy, jakie w ogóle są tam teraz problemy wewnętrzne, bo, bo tak naprawdę Azerowie też nie są w najciekawszej sytuacji. Znaczy, Oni są teraz bardzo bojowo nastawieni. Oni, oni też obstawiam, że, że tutaj bardzo mocno liczą dalej na Turcję, mm -hmm. bo tu w ogóle mamy arcyciekawą e, sytuację, e, bowiem e, tak naprawdę e, tutaj e, działania tureckie e, są też znowu tak wielowątkowe, że my nie bardzo możemy się Połapać, jaki będzie efekt końcowy tych działań i, i co chce Turcja ugrać, bo jeżeli naprawdę będzie chciała zmusić no, to Szwecję do upokorzenia się, e, przepraszam, Węgry, e, Turcja, e, Turcja, jeżeli będzie blok, e, grała bardzo mocno na te przesmyki, e, no to e, owszem, ona e, uzyskuje dalej tą przewagę strategiczną, e, tylko tylko czy Turcja nie przelicytuje? No, ale Turcja, Tego musi, się Turcja musi się liczyć z tym, co powiedział już Iran, a Iran po powiedział wyraźnie, że nie życzy sobie zmiany granicy Armenii. No tak, ale zobacz, że jednocześnie Turcja zaczęła grać bardzo mocno na Grecję, tak. e, zaczęła grać bardzo mocno na Cypr. Mhm. Tu w ogóle jest e, ciekawa sprawa, jednocześnie z obłędem w oczach e, zaczęła znowu grać. E, jeszcze bardziej próbując przelicytować już chyba tylko tylko Jemen w antyizraelskości <noise> prawda i po raz kolejny te flotyle wolności i parę innych rzeczy gdzieś tam się pojawiają więc no, to jest taka, taka gra na kilka fortepianów tylko żeby rąk nie zabrakło Imperium Osmańskie ale, się komuś marzy ale widzimy, dalej <noise> i, tak ale widzimy w ogóle przecież przeróżne tam Przeróżne zmiany, które następują już, już i w samym Iranie, bo tam tak nie do końca to wszystko się dzieje. I ta wymiana ciosów teraz z Hamasem i Hezbollahem na terenie Libanu jest coraz ostrzejsza, i trzeba przyznać, że straty wśród różnego rodzaju dowódców są całkiem wysokie. Panika tak. Egiptu, tak. te budowanie tych fortyfikacji jeszcze większych. Jest symboliczne, jeżeli chodzi o, 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 o Palestynę, więc no, e, tu jest duży bałagan. No, no, mamy a mamy francusi... jeszcze bałagan, mamy jeszcze, Danielu, bałagan, jeżeli chodzi o Pakistan i Iran, tak? Wymiana ciosów pomiędzy jednym no. a drugim krajem, odpowiedzi lotnictwa ostatnio dość głębokie, bo na prawie 100 000, na 100 kilometrów tak, tak, uderzenie naprawdę... Pakistanu z użyciem chińskich samolotów, tak naprawdę, więc tutaj mamy. Bardzo ciekawe rozgrywki. No jest, jest po prostu, jest kompletna niestabilność rzeczywiście ci gracze wszyscy razem coś tam zyskują lub nie zyskują. Rosji też trudno, bo też jej brakuje najwyraźniej siły i środków do, do wszystkich możliwych działań, chociaż najwyraźniej, co Finowie podkreślają bardzo mocno, znowu tą, tą operację demograficzną mhm. przygotowują i nie należy wykluczyć, ruch jest na, na forach migranckich itd., nie należy wykluczyć, że tym razem będą próbowali jeszcze większej destabilizacji. Bardzo ciekawie może się zacząć dziać na Bałtyku, bo tutaj też nie należy wykluczyć różnego rodzaju operacji powiedzmy testowania Gotlandii, paru innych miejsc, zagłuszarki chyba się zaraz znowu włączą, chwilowo była cisza, mm -hmm. ale wykluczyć tego nie należy, więc no, no jest szaleństwo. Mało tego, teraz jeszcze była kwestia ochrony wybrzeża Somalii, co jest jeszcze w ogóle bardziej niesamowite. To, to, tu w ogóle się zmienia to wszystko jak w kalejdoskopie. Zgadza się. Danielu, jakieś twoje pytania, jeszcze przemyślenia? Wiesz co, przemyślenia są tylko jedne. Może tak już wielki chiński mędrcze uspokójmy te czasy. Ja już, ja już przeżyłem te ciekawe. Teraz chętnie się ponudzę. Ja Ci bardzo dziękuję za czas, że znalazłeś dla mnie dla gości mojego kanału, dla osób z mojego zawsze, kanału. Zawsze, zawsze chętnie. Bardzo Ci dziękuję Danielu. Dziękuję Państwu. Kłaniam dziękuję bardzo. Kłaniam się.